Lootbox na propsie, na sam początek. Let's go. 5 minut, chłopie, co to za szybki news? Ostatnio często zastanawiamy się, czy i jak w ogóle bojkotować deweloperów gier, którzy to pokrótce mówiąc dymają swoją społeczność, nie grać najlepiej. Wprowadzając graczy w błąd, Diablo 4. Gadanie o dymaniu graczy Diablo 4, nie, no i insta kupuje. No i żeby zamienić słowa w czyny, pewien youtuber postanowił wystartować z kampanią, która ma na celu wymierzenie kar za różne przewinienia, które twórcom gier często uchodzą na sucho. Oprócz tego data premiery nowego Assassin's Creed czy Star Wars Outlaws jest już naprawdę blisko, coraz więcej też mówi się o możliwym pokazie PlayStation, a w internecie pojawiły się zebrane informacje o skasowanej... Ale ten stary Batman świetnie wygląda, musimy w niego zagrać. Widzowie, musimy zagrać w niego, bo... Jezu, ja z 2 lata temu miałem serię, gdzie chciałem ograć te wszystkie Batmany, grałem jednego, powiedziałem, że to jest już dla mnie za dużo jak na raz, a ten pierwszy jest bardzo korytarzowy, taki oldschoolowo metroidvaniowy, jak gierka z PS1 bardziej. Ale ta dwójka z tym otwartym miastem wygląda fenomenalnie, naprawdę, ja muszę w to giga zagrać, kiedyś sobie w to pogramy, a to jest w ogóle na Instant Gaming, chyba cała trylogia kosztuje giga tanio, nie wiem ile, ale tanio, także polecam widzowie sobie sprawdzić, super sprawa, nie? Wiem, że dużo gadamy o Instant Gaming, ale to jest po pierwsze, to jest partner kanału, który nie wymaga ode mnie wrzucania tego, moja cała współpraca jest oparta o streaming i nie wymaga tego na YouTubie, ale no po prostu sobie podpisuję się pod tym, uważam, że to jest dobry produkt, że warto komuś polecać. No nie? Jak to są, jak można sobie kupić gierkę taniej, to czemu miałbyś kurwa komuś nie polecić, nie? No, zagramy w to. Widzowie, muszę to sobie wrzucić w priorytet listy, ale no jak na razie Darkest Dungeon, Kingdom Come, Enderal, Divinity Original Sin raczej top priorytet ma. Grze o Batmanie wraz z materiałami przedstawiającymi tę produkcję. No więc dużo ostatnio na naszym kanale, ale też ogólnie w sieci mówi się o różnych problemach, z jakimi boryka się branża gier, a wiele z nich to skutek mało akceptowanych i często kontrowersyjnych decyzji, jakie podejmują studia deweloperskie. Czy to ostatnio zmiany Blizzardu w umowie licencyjnej, czy to mikrotransakcje, które zostały wprowadzone do Dragon's Dogmy, to wszystko powoduje, że w pewnym... Ja tylko zacytuję słowa pewnego mędrca z Twittera. Żyjemy w najlepszych czasach gamingu, jakie kiedykolwiek mieliśmy. Najlepsze, widzowie. Każdy się chyba może zgodzić. Nigdy nie było lepiej. W ten sposób jakoś zastanawiamy się, czy my jako gracze możemy coś z tym Nigdy. Zrobić. No i właśnie pewien youtuber stwierdził, że wystartuje z kampanią, której hasło przewodnie brzmi: przestańcie niszczyć gry. Szybki przerywnik. Widzowie, przypominam wam bardzo serdecznie o tym, że na kanale posiadamy funkcjonalność membershipów i normalnie bym tego nie reklamował, ale mamy cały czas powiększającą się społeczność i coraz więcej osób faktycznie zaczyna z niej korzystać, więc stwierdziliśmy, że dodamy wam kilka perków, jakim jest oglądanie wcześniej wideosów, otrzymanie pocztówki ode mnie, otrzymanie kubka czapki lub jakieś pierdoły, którą za pół roku będziemy się dla was zajmować. I przede wszystkim dostęp do Discorda, który jest zamkniętą społecznością, gdzie często sobie z widzami po streamie siedzimy, gadamy, gramy w jakieś gierki, jak ja nie streamuję, mamy też jakiś taki wolniejszy dzień, co się rzadko zdarza, to też jestem tam dostępny, no i codziennie można sobie podyskutować na jakieś ludologiczne tematy. Macie to pod spodem w guziku membership albo członkostwo, no i tak naprawdę to tyle. Zapraszam do przyjrzenia, no i miłego oglądania materiału, zostawcie lajka. Ten pomysł doszedł do skutku głównie za sprawą zamknięcia gry The Crew, która w miniony weekend miała wyłączone serwery przez Ubisoft. Ross Scott, czyli wspomniany twórca, postanowił wziąć się do roboty i wszczął Wy wrzucaliście jego wideo, zobaczymy je sobie. Ale działania przeciwko, jak to właśnie ujął, praktyce niszczenia gier sprzedawanych klientom. Oprócz całej tej kampanii informacyjnej uruchomił też petycje rządowe między innymi w Wielkiej Brytanii, a za niedługo ma to zrobić w pozostałych krajach, przynajmniej w Europie. Przede wszystkim mówi on o pewnego rodzaju karaniu wydawców za każdą zniszczoną kopię gry, co miałoby oznaczać, że firmy miałyby umożliwiać graczom korzystanie z tego produktu nawet po zakończeniu jego wsparcia przez... Co ty gadasz? Czyli próbuje dojść do praw konsumenckich, które mówią, że jeżeli kupiłeś dany produkt, to masz mieć możliwość korzystania z niego i dodania jakiegoś zapisu licencyjnego, że ty to wypożyczysz, bla, 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 że to jest generalnie skam jak chuj i że niby to jest umowa, którą podpisujesz, ale wykracza ponad prawo unijne, to by miało giga kurwa sens. I jeżeli na przykład Blizzard nie chce mieć serwera danego dodatku, to ty możesz sobie zemulować serwer danego dodatku. Fajne, ale się nie stanie. No niestety, takie są realia, ale no... Ktoś kurwa musi to giereczkowo jebane złapać za mordę i wydusić jak ostatnią szmatę.
autorów. Oczywiście trzeba sobie zadać pytanie, czy... No bo no nie oszukujmy się, no to jest stary taka sytuacja, że kupujesz sobie gierkę, możesz w nią grać, dopóki są serwery, masz w ogóle gdzieś zapis, że ty wypożyczasz stary możliwość grania w grę na oficjalnych serwerach. Oficjalny serwer przestaje być wspierany, gra staje się totalnym brickiem, no nie? To jest tak jak najnowsze konsole bez płyty, nie? Masz konsole bez płyty, przestaną wspierać serwery, wyłączą serwery, konsola jest do wyjebania, nie? Nie ma żadnej wartości. No, to trzeba z tym walczyć, trzeba to jebać. Ciała nie ma w ogóle jakąkolwiek moc prawną, albo w ogóle czy cokolwiek tą kampanią jesteśmy w stanie zdziałać. Wiemy, że firmy omijają różne zasady i tak dalej przez właśnie wprowadzanie różnych dziwnych zapisów, chociażby do umowy licencyjnej, co ostatnio zrobił chociażby Blizzard. No i jest też taki trend, który ma na celu właśnie pokazanie nam, graczom, że my nie posiadamy żadnych gier, tylko właściwie wykupujemy licencję. Mimo, że samo bojkotowanie w ten sposób jest jak najbardziej potrzebne, no to chyba... Kurwa, mi się wydaje, że w Polsce to my powinniśmy zacząć od naszego podwórka i złapać za mordę recenzentów, którzy w ogóle wymyślają rzeczy w tytule, które kurwa nie mają miejsca, nie? Bo bez kitu, te recenzje, no jak ja widzę recenzję Dragon's Dogma jakoś giga wysoko ocenioną, recenzję Diablo 4 giga wysoko ocenioną, a potem się okazuje, że gra jest giga gównem, to ja się zastanawiam, czy to jest część kurwa... projektu marketingowego, no przecież to są takie kurwa bekowe sprawy. Nie bardzo zostanie na to jakkolwiek zwrócona. Każda gra co wychodzi 10 na 10 stary, no kurwa. Właśnie dużych deweloperów, a nam pozostało decydować własnymi pieniędzmi i rozumem. Dziennikarstwo growe w Polsce nie istnieje, serio, no nie ma. Widzowie, w Polsce gamingowe dziennikarstwo nie istnieje, nie ma kurwa czegoś takiego, nie ma, po prostu nie ma. Że w ogóle pomijając fakt, jak dziennikarstwo kurwa upadło, nie? Wiecie, dziennikarze kiedyś, nie? Jadą na wojnę, kurwa, nagrywają materiał stary w kamizelce kuloodporny, kurwa, z tyłu bombardowanie jakieś się odbywa, ryzykują życie, kurwa, infiltrują jakieś grupy mafijne, tego typu sprawy. Dziennikarstwo dzisiaj. Wejdę na Discorda i coś przeczytam. To jest taka beka, naprawdę, w dziennikarstwie, na przykład w Polsce w gamingowym dziennikarstwie, mi się wydaje, że dałoby... To jest copywriting, a nie dziennikarstwo, dokładnie. W dzisiejszym dziennikarstwie w Giereczkowie, kurwa, w Polsce, ja pierdolę, takie brudy by szło, kurwa, wyciągnąć pewnie tym copywriterom wszystkim, że chuj, no nie? To jestem stuprocentowo pewny, że bez żadnego problemu by szło wyciągnąć sponsorowane materiały, które na przykład nie były oznaczone prawnie jako sponsorowane materiały. Stuprocentowo jestem pewny, że multum rzeczy po prostu sobie wyciera mordę i nieodpowiednio na przykład oznacza treści sponsorowane na kurwa lajcie. Widzowie. Dlatego Maj zadeklarował, że wypierdala z subskrypcji wszystkich youtuberów, którzy mówili, że Dragon's Dogma to dobra gra. No i dokładnie, stary, ideała mi się żyje, a nie wyciera się nimi mordę. Dokładnie tak to kurwa wygląda. No, ale poczekajcie, o czym mówiłem? O tym dziennikarstwie? A, nie wiem, coś jeszcze chciałem wspomnieć? Nie. No, bez kitu, no, dziennikarstwo growe. Ja wam powiem, że w Polsce nie ma ani jednego rzekomego dziennikarza growego, któremu ja kurwa ufam. Ludzie, z którymi zdaniem się naprawdę liczę w grach komputerowych, gdzie jak coś zobaczą, jak coś wstawią, to kurwa jestem świadomy, że nie sprzedadzą mi jakiegoś gówna. To są bez kitu, wiecie, ludzie pokroju, no kurwa znajomi, z którymi robimy content, nie? Ja wiem, że na przykład jak Arkadikus coś wstawi, to że to rzeczowo pisze, nie? To jestem stuprocentowo pewny, że on mi wylistuje te rzeczy, które mnie mogą potencjalnie irytować. To są kurwa takie przykłady, no nie? Ale ja żadnej recenzji na przykład w Polsce nie ufam, pod żadnym czasopismem bym się nie podpisał. No, kurwa, są takie bzdurne treści. No przecież jak my ostatnio czytaliśmy z komputer Świat Gry, ty pisze i kurwa, tam są w recenzji są wymyślone mechaniki gry, które nie istnieją. Ty opisujesz rzeczy, których w grze nie ma. Ja przechodzę grę, piszę celowo do trzech innych osób, którzy też to ogrywają i mówią, no nie, tego nie ma. Bo ja pierwszy myślę, ty, może jestem pierdolnięty, nie? Może jestem pierdolnięty. No nie. No i ty wymyśla rzeczy, których nie ma w grze. Po czym opisuje cykl dnia i nocy i mówi, że jest zajebista walka i że generalnie świetna gra 10 na 10, a aferka to jest nieistotna, nie? No kurwa, no to jest dziennikarstwo growe! Chłopie, gry są tak przepięknie technicznymi produkcjami, że tutaj można wszystko kurwa zrobić i można pod tyloma segmentami i różnymi filarami opisywać, że możesz robić kurwa wszystko!
wszystko, stary, muzyka, kinematografia, stary, grafika, artyzm, gameplay, no nie, stary, wszystko, oni piszą, stary, że fajnie się gra, bo w nocy, kurwa, robi się ciemno i inne potwory wychodzą i kurwa, nie widać nic. To jest dziennikarstwo growe w dzisiejszych czasach. Przecież to są takie kurwa tempaki, że chuj! To są takie tempaki! Są ludzie, którzy nie mają żadnej wiedzy na temat gier, kurwa! Wspierać jakąś grę, czy też po prostu tego nie robić. A jeśli już o pieniądzach mowa, no to moi drodzy, powinniśmy przygotowywać swoje portfele do zakupu nadchodzących gier Ubisoftu. Na oficjalnym profilu na Twitterze Ubisoft potwierdził, że 10 czerwca odbędzie się Ubisoft Forward w Los Angeles. Jakich gier można się przede wszystkim spodziewać, no to Assassin's Creed oraz Star Wars Outlaws, chociaż prawdopodobnie zdarza się, że na tym pokazie ujrzymy również chociażby nowego Far Cry'a, czy chociażby parę informacji o dodatkach do Avatars Frontiers of Pandora. Niedawno informowaliśmy, że jakiś pokaz z PlayStation ma... Ej, tak całkowicie nieironicznie. Kogo interesuje ta gra Avatara? Ile gra w to osób? Tego nie idzie nawet sprawdzić, bo to jest na Ubisoft Launcherze, nie? To jest takie krapisko. Długą się odbyć. Wszystko to dzięki jednemu informatorowi, mianowicie Jeff Groove podzielił się informacją podczas jednego ze swoich podcastów, że Japończycy mają powoli przygotowywać się do State of Play lub PlayStation Showcase, a nadchodzący majowy event nie będzie bazował wyłącznie na Silent Hill 2 Remake. Swoje dwa grosze dorzucił także pewien znany leaker The Snitch, który w jednym z najnowszych wpisów na Twitterze zawarł jedno bardzo proste zdanie. May a bot see through the fog of love. Szybko gracze ogarnęli, że w maju możemy spodziewać się właśnie Silent Hill 2 Remake na pokazie, a oprócz tego PlayStation może również pokazać nam nową grę z serii Astro Bot. Odnosząc to do słów Jeffa Gruba, który powiedział, że po PlayStation można spodziewać się mniejszych premier, rzeczywiście w tym rzekomym majowym pokazie takich mniejszych zapowiedzi doświadczymy. Pewna fanka Spidey Ranger pochwaliła się swoim zbiorem wszystkich informacji, jakie pojawiły się dotychczas o anulowanej grze o Batmanie, która to tworzona była przez studio Monolith, jednak ostatecznie została przerobiona na Middle Earth Shadow of Mordor. Batmana na Middle Earth przerobili. Zdjęcia i różne fragmenty rozgrywki, można przypuszczać, że rzeczywiście taka gra była i powstawała, a według tego, co zostało zebrane, ten Batman nosił tytuł Projekt Apollo i miał być osadzony w uniwersum kinowej trylogii Christophera Nolana. To właśnie Monolith po raz pierwszy wykorzystał system Nemesis, czyli takiej mechaniki, która pozwalała na to, że wrogowie pamiętali wcześniejsze spotkania. Ten system Nemesis jest tak przereklamowany, ludzie się tym tak jarają, to się tak wspomina, ale to jest takie basic gówno. Totalnie nie czuję zachwytu nad systemem Nemesis, nie? Totalnie. Jednakże całe prace nieco były utrudniane przez fakt, że Nolan nie akceptował niektórych zamysłów i projektów, więc też często musiały być zmieniane. A ale fajnie wygląda ten Batmobil. Rzucono, gdyż szefostwo Warner Bros. Stwierdziło, że nie ma sensu, żeby wydawać dwie gry z marki Batmana jednocześnie. No a wiemy, że w tamtym czasie mniej więcej powstawały... Ale faktycznie nie ma żadnego Batmana z Jokerem granym przez Ledgera, no nie? Nie ma tego Jokera Nolanowskiego, nie? Nigdzie. Nie ma. Znaczy nie, no ja wiem, że on nie żyje. Ale mi chodzi o przedstawienie takiej wersji Jokera w grze, nie? Batman Arkham Knight. Ostatnio... No dobra. No to gitara siema. A jak gitara siema, to gitara siema, hopie.